Do zamontowania ksenonów potrzebne nam będą dwa żarniki ksenonowe, w tym przypadku o barwie 8000 kelwinów, śrubki, blaszki oraz dwie przetwornice. W przypadku tego samochodu przydadzą się jeszcze różne klucze nasadowe oraz klucze Torx. Na początku za pomocą wygiętych szczypiec ściągamy kołki montażowe i zdejmujemy plastikową osłonę. Następnie po wykręceniu dwóch śrub od grilla naciskamy taką plastikową zapinkę i zdejmujemy przedni grill. Grill trzyma się na dwóch śrubach, które są przykręcone od góry. Odkręcamy je i zdejmujemy grill. Następnie przystępujemy do odkręcenia przednich lamp. Nie jest to oczywiście konieczne, ale w przypadku tych lamp, czyli lamp Daylight, musiałem to oczywiście uczynić ze względu na inne mocowanie żarówki. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Lampy te trzymają się na trzech śrubach, jedna na klucz 10 i dwie na klucz Torx 17. No i właśnie to jest ta trzecia śruba, o której mówiłem. Kiedy odkręciliśmy te trzy śruby, przechodzimy do wyciągnięcia lampy poprzez pociągnięcie jej energiczne. Należy też pamiętać oczywiście o odpięciu wszystkich kostek i kabli. Teraz przechodzimy do ściągnięcia dekielka osłaniającego żarówkę, przekręcamy go w prawo i delikatnie pociągamy. Jak widzimy, mamy tutaj dwa kable, niebieski to plus, natomiast czarny to minus. Wyciągamy te kable i odpinamy oczywiście wcześniej mocowanie żarówki. W lampie znajduje się żarówka na mocowanie H1, wygląda ona mniej więcej tak. No i właśnie, to jest powód, dla którego musiałem wyciągać obydwie lampy. Mamy tutaj już zamontowany ksenon. W każdej lampie typu H7, H4 pasuje to mniej więcej plug and play, bez żadnych przeróbek, czyli po prostu wkładamy ksenon, zapinamy druciki i pasuje nam to idealnie. W przypadku tych zamienników z soczewką nie jest to takie proste. A dlaczego, to już Wam tłumaczę. Standardowa żarówka H1 jest dosyć krótka, cienka i wąska. W związku z tym mocowanie w lampie jest zrobione akurat na styk tej żarówki. W przypadku żarnika ksenonowego nie jest to takie proste, ponieważ on jest znacznie grubszy i znacznie szerszy, a co za tym idzie znacznie dłuższy. Więc za pomocą wiertarki rozszlifowałem otwór H1 tak, aby ksenon mógł się zmieścić w to mocowanie. Tak wygląda standardowa żarówka H1. Jak widzimy, jest ona dosyć cienka i krótka. No a tak wygląda żarnik ksenonowy, którego szkło nie jest płaskie, a okrągłe. Dodatkowo posiada ten tak zwany niebieski drucik, który dodatkowo utrudnia nam jego montaż. Ścianki soczewki zostały po prostu zmniejszone. Dzięki temu żarnik ksenonowy jest w stanie zmieścić się pod mocowanie H1. Dodatkowo w dekielku osłaniającym żarówkę musiałem wyżłobić taki otwór na kable od ksenonów. Tak samo w ściance lampy musiałem wyciąć taki kawałek, żeby kable od żarnika mogły się zmieścić i żeby się nie przecierały. A jak to wszystko zmontować, to już tłumaczę. Mamy tutaj przetwornicę i mamy w niej takie dwie końcówki. Z drugiej strony w żarówce są takie same końcówki, po prostu podłączamy je plug and play. Jest to tak fajnie skonstruowane, że nie pasuje to w inny sposób. Podłączamy te dwie końcówki. Następnie w to takie wielkie, można by rzec, w taki wielki otwór wkładamy taką oto wtyczkę. Jest to też tak zrobione, że inaczej nie pasuje. Wciskamy ją, ona wchodzi na wciski, zapina się taka zapinka. I te dwa kable podłączamy do plusa i minusa. Czarny to jest plus i czerwony to jest minus. Podłączamy je do kabli od lampy, które nam tutaj wychodzą, a dokładnie do tych. Jest to bardzo proste, nie jest to skomplikowana sprawa. Bierzemy plus i podłączamy go. Wszystko jest tak zarobione, że pasuje plug and play. I do drugiego. I właściwie montaż jest już zakończony. Teraz tylko włożyć lampę i to wszystko. W zestawie jest jeszcze taka gumka nałożona fabrycznie na kable od ksenonów, która nie będzie mi potrzebna, więc ją usunąłem, bo mam standardowe zaślepki. No i tutaj macie, jak ja to wszystko podłączyłem. Kable sobie puściłem mniej więcej tak. Dodatkowo zostały zapięte opaski zaciskowe, żeby kable się nie walały. No i tam została wciśnięta
przetwornica. I właściwie to jest cała robota, nic właściwie skomplikowanego. No to czas odpalić nasze ksenony. Po prawej żarówka ksenonowa, po lewej standardowa żarówka. Musicie pamiętać jeszcze o kilku rzeczach. Takie żarniki ksenonowe nie mogą być zakładane do standardowych lamp z odbłyśnikiem. Mimo że mocowania ksenonów pasują, to nie powinniście tego robić. Do ksenonów potrzebna nam jest soczewka, układ samopoziomujący oraz spryskiwacze wysokociśnieniowe. Zakładając ksenony do zwykłych lamp, oślepiacie kierowców nadjeżdżających sprzeciwka, ponieważ światło odbijane od odbłyśnika jest na tyle mocne, że oślepia pojazdy jadące z naprzeciwka. Musicie pamiętać o tym, że nawet jeżeli zdecydujecie się założyć takie ksenony do lamp bez soczewki, bez układu samopoziomującego i bez spryskiwacza, tracicie automatycznie homologację na lampy. I w przypadku kontroli drogowej, jeżeli założycie dosyć mocną barwę, tak jak ja, 8000 kelwinów lub wyższą, możecie stracić dowód rejestracyjny. W przypadku niższych barw typu 5000, 4500, tak do 6000, policja tak bardzo się nie czepia. A jeżeli chcecie już zakładać ksenony do zwykłych lamp, to załóżcie max 4000 K, czyli kelwinów. Pamiętajcie o tym.